za dłoń i wyszeptaj mi, kocham cię. Witam. Dziś obejrzymy mój ulubiony serial dokumentalny pod tytułem Chłopaki do wzięcia. Zapraszam. Trzech wspaniałych o trzech samotnych sercach, z których jedno złamane jest wyjątkowo boleśnie. Lokalny Casanova Rafał musiał przełknąć gorzką pigułkę od Malwiny. Od Malwiny? Nie brzmi na typowo egipskie imię. A, że ja mówisz, jak się kochała z innym, tak? Tak, tak. To ci powiem, to jest zdrada. A niektórzy mówią, że zdrady nie lubią. Zamężne kobiety. Jezus. Polska w 39. Chłopak Martylinkiewicz. Nad. Jak miała na imię? Elwira. Ładne. I co? Fajnie było z nią? Czy tak? Dobrze było. Dobrze było. Ile długo z nią byłeś? 2 miesiące. A co ma on powiedzieć? Jak Rafał? Jak ja prawie 8 miesięcy. No i bardzo dobrze, że zrezygnowałeś po 8 miesiącach, bo po 9 się okazuje, że te przepukliny trzeba będzie karmić i ubierać. A skąd ja tyle dziewczyn poznałem? Z zabaw? No ja tak samo. Rafał ma dużo koleżanek. Dziewczyny gną do niego, ale później on nie wie, co ma z dziewczyną robić. Wy na wsi mieszkacie i nie wiecie, co to jest homonto? Widzieliście najładniejszą Polkę? Ładna główka, ładny... biuścik i ładny tyłeczek, to jest najpiękniejsze! Blondyneczka, brunetka, może być i ruda! Ale rute są wredne. Tak, masz rację, są wredne. Powiem wam tak szczerze, żadna dziewczyna nie jest wredna. Nie mam dziewczyn, nie wiem dlaczego, boją się mnie. Czy jestem za brzydki? Nie jest właśnie tak trudno znaleźć dziewczyny. Wystarczy iść na cmentarz i szukać imion, które kończą się na A. No chyba, że ktoś... koniecznie musi na ciepło. Norman Bates, Józef Goebbels, Belzebub, w koszulce kocham Dawida Kwiatkowskiego, Krystyna Pawłowicz, w koszulce kocham Dawida Kwiatkowskiego i dopiero ja. Trzech wspaniałych o trzech samotnych sercach. Hubert, Rafał i Bandziorek zaprosili na dziś koleżanki. Są przekonani, że przynajmniej jeden z nich po ognisku nie będzie... O czym ja marzę? O ciągniku odpozornym. Ładnie to tak o kobietach? Miał taki ciągnik, taki za parę tysięcy ładny. Na podwórku stoją. A po cholerę ci kobieta na podwórku? Coś bym ziemię położył. No w sumie. Wielki dzień Bandziorka. Za chwilę zmierzy się z marzeniami. Ten samochód jest do jazdy. A Bandziorek już kołował na pas startowy. Czy ten maluch, elegant, przybliży Bandziorka do miłości? To nie jest samochód nowy. My nie jesteśmy w salonie? Zobacz, silnik ważniejszy jest tam. Silnik, człowieku, silnik to jest jak rakieta. O, nie wypalony rano. Ta rakieta nie potrzebuje paliwa, tylko czegoś na kaszel. To tylko tak tutaj trzeba jechać do CPN-u, lać benzynę. Jeździ. Jeździ dla ciebie poznajomych. Tylko po trzeźwemu. Jak to po trzeźwemu do malucha wsiadać? Przecież to strach. Żartuję, maluchy są bezpieczne. Tylko nie można być wewnątrz samochodu podczas wypadku. Ja tylko mogę ci tylko opuścić te 50 zł i do widzenia, tak to... Bo inaczej się nie da więcej, tak. Nie radę opuścić. Kochany, samochód jest jak samochód. A nie jak łyżwo rolki? Gdyby ten pan żył w starożytności, to byłby filozofem z największą ilością łapek pod swoimi tekstami. Mr. Obvious? Samochód jest jak samochód. Gdybym chciał go, wiesz, upiększyć, to bym go tam pomalował, trochę, wiesz, jakieś zaprawki porobił. Ale po co? Ten, to zastanawia się parę dni. To się Bandziorek nie zastanawia, bo cię Tom Hanks uprzedzi. Bo wiesz, muszę przekonać kogoś, to ty nie musisz przy takich rzeczach być. No tak. Oto pan Stanisław, zatroskany ojciec, który pewnego dnia postanawia, jak sam mówi, postręczyć synowi jakąś dziewczynę. Ale nie, no to dopiero ciebie z nią skontaktuję, ja do niej muszę zadzwonić, fajna babka. O, wszystko, no kształty niesamowite, no. No widzisz. Cud natury, no. To jest na czym poleżę, co? Andrzej, jak ty chcesz leżeć, to zamiast jakiejś fajnej Polki, niech ci pan Stanisław postręczy jakąś fajną... Kanadyjkę. Ja najpierw muszę ustawić spotkanie i to zorganizować, co ty mówisz, jeszcze ci się ta dziewczyna zechce. Aha. No, ja dopiero to będę zaczynał organizować, co ty mi... To za wcześnie, bo ja chciałem się ubierać. Zasada dobrego podrywu numer 1. Nie ubieraj się na randkę, jeśli dziewczyna jeszcze o niej nie wie. Notujcie, w tym serialu pan Stanisław ma takie rady, że będziecie wyrywać dziewczynę jak Arabowie kozy. Żadna nie powie, nie! Wybudowałem dom, całe piętro czeka na tą jedyną i jest teraz
tam pusto. Większe mam powodzenie w łapaniu ryb niż dziewczyn. Ale to tylko dlatego, że kobietę znacznie trudniej nabić takim małym haczykiem. Zanim pan Stasio sprawdzi, czy kandydatka na partnerkę dla syna go zechce, Andrzej tworzy kolejny anons do gazety. Mam piękny dom ze stawem. No dziewczyna, żeby była, no. No dziewczyna uczciwa, no. Ja mam 34 lata, mieszkam w Węgrowie. I żeby jeszcze była uczciwa. Andrzej zastosował tutaj bardzo sprytną sztuczkę psychologiczną. Dziewczyna czyta ogłoszenie, myśli sobie, facet ma piękny dom, to może go chociaż naciągnę na jakąś kartę, zdrapkę? A tu nagle jebs i żeby była uczciwa! Padłaś w pułapkę, piacz! Andrzej umiał ładnie tańczyć. Dziewczyny go lubieją. I on widziałem, bo jak mieliśmy kiedyś kawiarnię, to Andrzej tam w koło wtańczył z dziewczętami. No ale gdzieś kiedyś nawet się potknął na któryś. Zasada dobrego podrywu numer 2. Po chloroformie nie zostawiaj kobiety na podłodze, bo się wreszcie na którejś potkniesz. Weź nie ryba, tylko potrzeba czasu. Tak samo i kobieta. Dla kobiety też potrzeba czasu. Wolałbym dziewczyny niż ryby. Ale za maltretowanie ryby nie będziesz w wiadomościach. Always look on the bright side of life, motherfucker! Cierpiący na chroniczny brak zrozumienia u kobiet grabarz w towarzystwie siostrzeńca wciąż przemierza zaułki Pułtuska. Zagadaj ją. Tego się nie wymawia zagadaj, tylko wyjmij sznur. Idzie, widzisz? Pochwal włosy, wszystko, urodę, wygląd, że jest szczupła. Kobiety lubią takie rzeczy. Nie, na pewno nie powinien zachowywać się jak inny bohater chłopaków, Mariusz. A wagę jaką masz? No powiedz, się nie wstydź, chcę cię poznać, no powiedz. O Boże, a jak mam na imię? Andrzej. Mariusz. A wiesz skąd jestem? Z krainy, gdzie bajera jest ostra jak katana Hattori Hanzo. Dworzec PKS w Pułtusku, jak uważa Bogdan, to miejsce szczególnie romantyczne na znalezienie dziewczyny. Oczywiście, że tak. Nic nie pobudza kobiecych zmysłów bardziej niż fetor obszczanego dworca PKP. Nogi się same rozkładają. No dobra. No to jest dobra, przecież to będzie wracała, to można się zapytać. To czekamy na nią, jak ona wyjdzie i się zapytamy? Za młoda dla ciebie. Panowie, nie ma czegoś takiego jak za młoda. Może być co najwyżej za bardzo w brzuchu mamy. Z Warszawy to 51 lat. Kolejna staruszka. To prawie w wieku matki nie potrzebujesz, tylko kobiety. Dzwoniła Norma Bates. Szykuje się w Pan Stasio rozważa założenie szkoły uwodzenia kobiet. Uczniem jest jego syn Andrzej oraz również samotny kolega. To co trzeba zrobić, żeby była dziewczyna zadowolona? Dziewczyna, żeby była zadowolona, to trzeba ją na kolanko przytulić, buźka i dalej już samo się już idzie. Ślinka, chłopaki, ślineczka. Co zrobić, żeby dziewczyna była zadowolona? Ślinka, chłopaki, ślineczka! Pan Staś nie powinien występować w Chłopakach do wzięcia, tylko w Warsaw Shore. Rwałby świnie na ślinę. Ślinka, chłopaki, ślineczka. Trzeba być wysolutkim, elegancko wyprostowanym, wiesz. Jak nie, to sobie na plecy weź jakie deskę. I zaraz dziewczyna, bucik elegancko, bo dziewczynki lubią, wiesz, chłopaka elegancko przystojnego. Zasada dobrego podrywu numer 3. Dziewczynki lubieją chłopaka elegancko przystojnego. Ja mam nadzieję, że wy to wszystko notujecie. Pan Bóg stworzył kobiety. Każdy dał coś. Jednej dał piękne cycuszki, drugiej piękne dupcie. Albo charakter, a najważniejsze w kobietach to jest charakter. Niech pan to wytłumaczy rezydentom w Egipcie, to może świat będzie trochę lepszym miejscem. Ojciec dla mnie wynalazł dziewczynę o imieniu Marzena. Mieszka tam gdzieś koło Siedlec i planujemy z ojcem tam jechać. Mieć pana Stasia jako skrzydłowego do podrywu to prawie jak dostać alejapa od Isaiah Thomasa. Nie ma opcji, że nie wsadzisz. Isaiah Thomas launches it up! Oh! Ślineczka! Chciałbym się z nią zapoznać. To już ostatni raz ci takie sprawy zobacz. Nie wiem, czy wiecie, ale to o panu Stasiu rapował 50 Cent. Ale ładna dziewczyna? Jeszcze mnie nie widział, ale podobno ładna. A jak się mam zachować? Andrzej, no tak jak uczył tata, ślinka chłopaku, ślineczka. I zobaczę, no. Czy mi pasowało gdzieś
po drodze jakiś kwiatek kupić na pierwszy raz, rozumiesz? A skąd pan wie, że ona jara? Tak, żebyś miał coś poczęstować, no z góry ręką pójdziesz, no. No tak. Kiedy ja jechałem to na kawalerkę do dziewczyn, to zawsze z czymś jadę. Pan Staszek jest takim żigolakiem, że na pierwszej randce nie daje kwiatów, tylko paczkę prezerwatyw i zdjęcie penisa. A potem ślineczka. Dziewczyna pracująca. I od razu konkretnie mówi, pracuje, jest samotna, bezdzietna, no po co ci dzieci tak zaraz tu? Potopią się ci, co? Panie Stasiu, teraz to dzieci wszyscy pilnują. Chwila nieuwagi i po 500+. Andrzej zdecydowanie nie pozwala ojcu skoncentrować się na rybach. Ale ja bardzo żałuję, że ją oszukałem. Dziewczynom trzeba prawdę mówić. No chyba, że ją zdradziłeś z jej matką, która leży od 2 lat na cmentarzu. Pan Franek usłyszał o szkole podrywania, jaką planuje założyć pan Stasio. Kto pana do mnie sprowadzi? No, szukam żony. Ja seksu nie uprawiałem. Nie? I wcale nigdy? Nie. W razie jak są zaburzenia seksualne, to się stosuje leki. O, jak pan Franek po całym życiu bez seksu weźmie lek, żeby konar zapłonął, to się pół wsi może spalić. Tak? A teraz by pan chciał taką mieć, żeby seksu nie trzeba było, a tak? A po ślubem to nie. Widzicie, są jednak jeszcze na świecie ludzie, którzy wierzą w jakieś ideały. Chociaż ten jest akurat mało idealny. Trochę pan tańczy? Nie umiem tańczyć. No to bardzo dobrze. Od razu wiedziałem, że pan Franek jest bybojem. W jakim wieku? Wieku, panie? No to pan chce 16 lat dziewczynę? No 17, 16. No. Wow. Pan Franek szuka 16. Widzicie, z jednej strony ja im naprawdę bardzo współczuję, ale z drugiej, jakie oni mają wymagania? 16 lat? I co może do tego ma być niepalącą dziewicą? Ochłam jej tak, nie będę ochłamała i ukradła. W takim wieku? W różnym wieku. Panie, przyjmie pana, że panie, dawaj tutaj. Przed państwem MKDND. Magiczny kajet do nastręczania dziewczynek. Przyjmie pana żadne nie ukłamy. No nie. Dwie siostrzyczki, wdóweczki. No nie mają po 60. A to nie chcę takie. A jakie by pan chciał? Od 17 do 40. Od 17 do 40? Chyba IQ. Nie to, że hejtuję, ale it ain't gonna happen. Zaświstałem pieniędzmi, byłem banknotami. No tak. I wie pan, co zrobiłem? No. A jak ona już zobaczyła i już się rozbierała, szykowała, kąpała, to ja pieniądze panie wtapczam, bo wie pan co? Potrafią dać na senne prośki. Legenda głosi, że pan Stanisław był jedną z ofiar Billa Cosby'ego. A mnie interesuje młode, wykształcone. No, to ja jeszcze wykształcone. No. Szukam kobiety, żeby była zadbana, czysta, wesoła. Jesteś młoda, wykształcona, zadbana, czysta i wesoła? Pan Franek czeka. Nie spierdol tego. No, cześć. No, witam. No, Stasiu z tej strony. I wszystko jasne. Wszystko robię w tym celu, żeby sobie jakoś tam znaleźć, ale tak. Jedna taka, druga taka, ta nie pasuje, tamta też nie pasuje. A teraz tak całkiem serio. Szczerze mówiąc, jest mi mega szkoda tych wszystkich bohaterów, bo sprawiają wrażenie dobrych ludzi, a okoliczności, w których się znajdują, po prostu utrudniają albo uniemożliwiają im zdobycie szczęścia. Ale jednego bohatera jest mi żal troszkę mniej. No staram się, no może dojedziesz tego wesela i się pobawisz. Nie bierz mi roweru! Dobra, tam proszę na... Na 15 minut! Legenda głosi, że Szczena poszedł kiedyś do sklepu kupić obraz i pyta ekspedienta, ale proszę pana, dlaczego tutaj wszystkie obrazy są z Donaldem Tuskiem? Na co facet mu odpowiada, proszę pana, my tu sprzedajemy lustra. Ryszard, ty draniu! To na razie tyle, jeżeli chodzi o chłopaków do wzięcia. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków o moich ulubieńcach, zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi komentarz, dajcie znać, że chcecie. A dzięki temu odcinkowi wiemy, jak wyrywać dziewczyny. Ślinka, chłopaku, ślineczka! Złap mnie za dłoń i wyszeptaj mi ogłoszenia parafio! Historia Wszechświata według Niekrytego Krytyka z autografem oraz dedykacją zamawiajcie pod niekrytykrytyk@gmail.com. Na koniec pytanie dla was. Co według was należy zrobić, aby dziewczyna była zadowolona? Piszcie! Do zobaczenia w następnym odcinku, buja! No i bardzo dobrze, że zrezygnowałeś po 8 miesiącach, bo po 9 się okazuje, że te przepu... No i bardzo dobrze, że zrezygnowałeś po 8...